Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię na 10 minut. Spróbuję zagrać to, czego sam nie gram, tak żeby troszeczkę urozmaicić moją grę. Moim przeciwnikiem jest ktoś z Malty, 2312 ranking, partia na czeskomie, no i widzimy 4C5. Może spróbujmy zagrać taki gambitowy ruch pod tytułem A3. Ja za bardzo go nie znam, ale wiem, że tutaj się gra B4 z próbą wybicia pionka i zagraniem D4. Przeciwnik jednak reaguje bardzo dobrze. Posunięcie E6 jest najlepszym w tym momencie zagraniem. Mimo wszystko ten ruch teraz nie jest dobry, bo tutaj jest bicie pionkiem, ale zagrajmy to posunięcie. No, zagrajmy ten ruch, żeby potem ustawić się tutaj pionkiem na D4. No dobra, poszło wybicie. Tutaj myślę, że zagramy od razu ruch D4. To pewnie jest jakaś plewka, bo w tym momencie D5 można sobie zagrać. Tak, to na pewno nie jest dobre, ale kto nam zaszkodzi? Kto nam tutaj przeszkodzi w tym, żeby tak grać? W ogóle przeciwnik wziął drugiego piona. I teraz pytanie, czy wyjść z koczkiem, czy po prostu tutaj wybić w ten sposób. Ja myślę, że trzeba wybić, bo jak będzie wybicie, to trzeba wybić wieżą niestety. Bo jak wybijemy z koczkiem, to będzie szach. Wieżą trzeba wybić. No, ta wieża może zrobi karierę po tej stronie. Tylko właśnie bardzo niestandardowo to wygląda już. Co jest dobre? Może zagramy od razu wieżą na G3? Zagrajmy wieżą na G3. Spróbujmy przeciwnika mega tutaj troszeczkę wybić z rytmu. Moim planem będzie zagranie goniec D3, jakiś skoczek E2 lub skoczek F3 i zrobienie roszady, ewentualnie H4. Zresztą roszada, czy tu jest roszada potrzebna w tym momencie? No widzimy, że atakujemy teraz pionka G7 i teraz jak pionek ruszy się na G6, możemy go standardowo atakować, tylko nie chciałbym chyba tego robić od razu, bo może mi zabraknąć tlenu do tego, żeby zdążyć wyprowadzić resztę figur. No i zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Mam taki plan goniec D3, żeby zagrać, ale wieża na G3 stoi mega niestandardowo, przyznacie szczerze. Okej, roszada, to tutaj gramy gońcem. Od razu gramy gońcem, ten goniec musi się tam przyglądać, bo nawet jak mamy taki szach, to ja już się chowam królem na F1 i roszada mi nie będzie potrzebna. Będę próbował sobie grać H4, żeby ta wieża też miała tutaj przestrzał po linii H. No i teraz pytanie, jak przeciwnika próbować gryźć? No bo mogłem też próbować grać hetmanem na G4. To by wymusiło na pewno takie posunięcie jak skoczek G6 albo ruch G6. Tu mi wisi z kolei pionek. No i teraz kwestia, jak to. Nie, no chyba zagramy najpierw C3, ustabilizujemy grę, ustabilizujemy tego piona, bo po takim ruchu przepycham od razu E5 i goniec mi się otwiera, więc przypuszczam, że. Wow! No taki ruch, tak, brałem pod uwagę takie posunięcie, tylko nie od razu. Taki ruch widziałem. Jak reagować? Ja myślę, że skoczek D2, wyprowadźmy figurę. F4 będzie możliwe. Wieżą wrócimy sobie tutaj, a i hetman. Hetman się poruszył. No to skoczek E2 bronimy. Bronimy, bronimy, bronimy. To ten hetman nie pójdzie na G4, nie zaatakuje tam od razu. Ale wieża stoi zupełnie inaczej. Tylko kwestia, czy będzie potencjał z tą wieżą. To jest ważne. Dobra, roszadę chyba trzeba zrobić. Teraz tutaj te pionki tak stoją, że można by było spróbować się jakoś tam podrapać. A może taki ruch hetman B3, ale tu nie atakuje. Zaraz, a jak wybije, to skoczek mi wybije chyba. Wybijemy chyba skoczek. Pytanie, czy tak nie mogę zagrać? Nie, nie mogę, bo mi wybije tutaj skoczek H5. Tam jakieś opcje się pojawią, więc może samemu wybijemy na F5. Spróbujemy za chwilę. Oczywiście skoczek ma szansę tutaj wybić. Jasne, atakuje mi wieża, ale wieża na H3 powinno się chyba trzymać, bo nie chcę tutaj gońcem wymieniać. Wieża H3. Trochę idę pod rentgen. Ale robię to świadomie. Tutaj też hetman B3 jest w zanadrzu. Tu jeszcze w ogóle mam skoczek na C4. Ciekawe zagranie. No i taka sytuacja bardzo niestandardowa, więc niestandardowo też będzie grał pewnie przeciwnik. Skoczek E4, wieża H6. Tak myślę, że tak będzie próbował. Coś w tym stylu. No i teraz. No i teraz. Skoczek tutaj. A może hetman po prostu na B3? Hetman na B3, hetman B6 może zagrać. No dobra, hetman B3. Jeśli hetman B6, to wymienię skoczek C4 i po prostu pogramy na pionki. Niekoniecznie zawsze atak, który nam się tutaj powiedzmy klaruje, to nie musi być to
Konieczne. I zobaczcie, przeciwnik wycofał figurę. W tym momencie chyba skoczek e4. Zagramy skoczek e4. Tutaj będziemy naciskać. Jeśli wieża, to wybijamy. Jak skoczek, to bije na d6. A pionek, jak wybije, odsłoni króla. A skoczek w centrum zawsze to jest dobry pomysł. Ta wieża. Co z tą wieżą? Zaraz zobaczymy. Jest wieża h6. Wybijamy od razu. No i pionek wybije na pewno. To jestem przekonany. A nie może wybić pionek, bo skoczek f6, to biorę pionkę na d6. Dobra, odzyskany pionek, pozycja już jest, myślę, że dobra. Ten skoczek ma szansę przejść przez c4 i na e5. Generalnie na polu e5 byśmy stali świetnie. Co on tutaj kombinuje? Hetman na g5. No tutaj pionka chyba nie wezmę, bo będzie związanie. Tak mi się wydaje, że to nie będzie dobry pomysł. Wrócimy. Wrócimy, bronimy pola d2. Zawsze z tempem możemy zaatakować tego hetmana. Może to nie jest super dokładna gra z mojej strony, ale z drugiej jednak strony, z trzeciej jednak strony, taka opcja się pojawia. F3 jeszcze widzę. F3, czy F3 jest pożądanym posunięciem? Myślę, że tak. Myślę, że F3 jest w porządku. Tak, niech ten hetman gdzieś tam ucieka sobie w inną stronę. Tu mam jeszcze skoczek F4. Strasznie dużo fajnych możliwości, tylko hetman F5. Trzeba na taki ruch uważać. Ale chce się zagrać takie posunięcie. Z kolei taki ruch też wygląda dobrze. Zagrajmy skoczkiem. Zagrajmy skoczkiem na C5. Atakujemy gońca. Atakujemy tutaj na E6. Zaraz jakiś goniec C4. Skoczek F4. Tu już chyba jest powoli rozjazd, mi się wydaje. Znaczy tak, po skoczek F4, hetman F7, skoczek jest niebroniony. To jest problem. Znaczy, może nie aż taki duży problem, ale może skoczek G3, skoczek E4 i tam jakieś opcje się pojawią. No dobrze, ale chwila, skoczek F4, hetman, bicie, nie bicie, bo goniec na końcu zbija i końca C4 nie mam. No myślę, że skoczek G3 zagrajmy. No te figury zaczynają tutaj szaleć. Mam pionka więcej, jest dobrze i chyba naciśniemy sobie na punkt E6, tak po prostu. Taki ruch jeszcze istnieje, tego ruchu. Znaczy, ja to widzę generalnie, takie posunięcia widzę, tylko nie biorę tego pod uwagę tak bardzo mocno. No, odejdę po prostu i będę groził następnym tutaj strzałem. Ale wyprowadzić trzeba chyba figurę kolejną. Chyba tu są proste plany, goniec na C4. Na pewno te zagranie niestandardowe w debiucie przeciwnika mogło trochę wybić z rytmu, mam nadzieję zresztą. No i teraz pytanie. Dobra, idzie tutaj posunięcie B6. Taki ruch zawsze jest możliwy, ale nie, ucieknijmy sobie z powrotem. Taki w ogóle ruch grozi wzięcie piona. O, i tutaj jeszcze grozi wzięcie gońca. Nie za darmo, ale zawsze wymiana będzie chyba korzystna, jak mi zostanie goniec, a jemu nie. Ale myślę, że na taki ruch przeciwnik musi uważać przede wszystkim. No, no właśnie, ono właśnie. I teraz tak, jak zbije tu, on zbije tu, ja tu, on goniec. Nie bardzo. Jak zagram wtrącenie i zbije tu, no właśnie, wygrywam. Skoczek G5. To znaczy nie wygrywam, bo jeszcze hetman odejdzie i ja zbiję, on mi zbije skoczka. Skoczek D6, naciskam tutaj. Trochę uproszczeń, jakaś wieża. Coś tam, no właśnie. Ale teraz, nie no, tutaj nie mogę. Ale mogę też tak zaszaleć chyba. Chociaż nie bardzo. Zaraz, niech ja się zastanowię. A może F4 po prostu zagrać? Nie, nie mogę, bo mi tutaj rąbnie. Jak zbiję skoczka, to on mi zbije tu. Jeszcze H4 mogę wtrącić. Hetman F6. G4, pójść tam na ostro. Nie bardzo chcę tutaj króla odkrywać w tej sytuacji. Strasznie dużo dobrych posunięć zapewne tutaj mam. Ciężko wybrać dobre. Z jednej strony jednak może zachowam skoczka i zagram tak. Za chwilę G4 może zaplanuję. Ten hetman, kwestia gdzie on ucieknie, ten skoczek jeszcze. Bo jak na przykład ucieknę tu, to będę groził takim biciem. No dobrze. Drogi przeciwniku. Skoczek F2. Ojej, podstawka! Podstawka skoczka na G5. Nie. To się nie dzieje naprawdę. Ajajaj. To się nie dzieje naprawdę. Wieża E5 musimy grać. Nie możemy, bo będzie szach.
To się nie dzieje, słuchajcie, no to się nie może dziać naprawdę. Nie, proszę, tylko nie to. No to już jest ciężko. Jakoś trzeba jeszcze oszukać przeciwnika. No ja to jestem zdolny do podstawiania figur w jednym ruchu. Może taki ruch. No dobra, lecimy. Musimy już ostro teraz grać. Nie ma wyjścia. Znaczy teraz ostro. No, w ogóle trzeba było ostro grać od początku. Czym grożę? No, jeszcze bazuję trochę na związaniach. Może coś tutaj się uda przeciwnika pooszukiwać, ale bez figury jest ciężko. Ja mam 4 minuty, on ma 5 ponad. Ajajajajaj. Za dobrze było w tej pozycji. Król zszedł, okej. No i teraz chyba tutaj muszę zagrać. Jak on mnie zbije do końca, no nie będę miał wyjścia, będę musiał odbić wieżą. Teraz już nie mam wyjścia, wtedy będę miał jakość mniej. Ale on nie zbił. Okej, on jeszcze tego nie zbił. Pojawia się tutaj znowu dużo opcji. Skoczek E4, próbujemy, moi drodzy. Próbujemy jakiś skoczek D6, coś tam poszaleć. Po takim ruchu mam taki ruch. Ten skoczek dobrze stoi, bo jeszcze nie pozwala tutaj na szacha. Dobra, tu teraz niestety nie wygląda to obiecująco, ale jak zagram tak, on mi zbije tutaj. No, szacha zawsze na E3, mata tam nie ma. No tak, ono się porobiło, widzicie? Oj, trzeba być czujnym do końca. Nie jest to takie proste, jak widać. Może Hetman B5? Tak prymitywnie będę chciał dać mata. Znaczy, tu jeszcze jest skoczek oczywiście, ale Hetman się pojawi tutaj. Jeszcze jest słaba ta linia ósma, to może jakieś cuda się tutaj, cudawianki. A jeszcze są takie opcje, Hetman H5, jakiś skoczek F6. No właśnie, to z drugiej strony spróbujmy. Z drugiej strony spróbujmy, mianowicie Hetman H5 i jak goniec mi zbije, skoczek G5. A, i goniec F5. A tego ruchu nawet nie przewidziałem, prostego rozwiązania. No właśnie, tego ruchu niestety nie przewidziałem. I zaczynam się tutaj plątać, niestety. Zaczynam się plątać. Kiepska sytuacja. No, Hetman H3, bronię, no, uparcie. Co mogę zrobić? Jest źle. Jest bardzo źle. Proszę mi wybaczyć, ta podstawka była fatalna. Chciałem tutaj wykonywać jak najlepsze posunięcia, ale się nie udało. Wymiana hetmanów grozi. No właśnie, no właśnie. Chyba muszę to uczynić. Nie mam wyjścia, bo stracę pionka strategicznego, ale ta pozycja jest, no, już przegrana. Jest przegrana, niestety. No, G4 szalone, bo cóż mogę innego. Okej, i posunięcie skoczkiem chyba na D6. Próba może nie wzięcia tego, ale jakaś falanga pionów może pójdzie. Jakaś opcja taka niech się pojawi tutaj dla mnie. On może iść pionem, oczywiście pionem A. I to też będzie dla niego dobre, ale jakieś związania, może goniec C4, no F4. No idziemy F4 szybko. On pójdzie tutaj. Zawsze mogę tak i tak zdążyć zagrać. To też jest jakaś dobra opcja dla mnie. On próbuje wymiany. On próbuje wymiany. Okej. Teraz tak, wymienię, on wymieni. Ja tutaj, tu, on królem, ja tak. Król F8. Skoczek. Wymienić nie chcę za bardzo. Zagrajmy tak, tu będę pilnował. Ten goniec może z ukrycia tam coś jeszcze podziała. Skoczek F7 chyba nic nie daje. No, taki ruch muszę zagrać, tylko że król mi strasznie tutaj zablokuje opcję. No ale będziemy próbować, bo tak muszę próbować. 2 minuty na zegarze, 2 z sekundami. Jak grać? Jak żyć? Okej, no F5 muszę. Muszę te pionki połączyć. Nie mam wyboru. Niestety nie mam wyboru. To widzę, niestety to widzę. Skoczek F7, wieża mi gdzieś tam wparuje do obozu. Niestety. Te skoczki świetnie stoją. I tutaj jest ciężko coś dobrego wymyśleć. Może jeszcze. No nie, no tutaj już ciężko jest. No spróbujmy poszaleć tym skoczkiem, gdzieś tam coś podziałać, bo czas ucieka. Może jakieś takie opcje. Coś tu może się jeszcze urodzi, ale jest ciężka sprawa. A może tutaj wybić potem F6? On wybija, ja wybijam. Teraz wybić potem F6. O!
O. Ale nie, za dużo będę miał materiału w plecy. Za dużo materiału w plecy. A, ale zaraz, tu była opcja, tu była opcja. Zaraz, teraz może jest opcja taka. Skoczek, chwilunia, bo tutaj już się pojawiają jakieś opcje. Skoczek F4, tutaj król tu. Dobra, idziemy w ciemno na takie posunięcie. Musimy iść w ciemno, bo nie mam wyjścia. No muszę coś tutaj zrobić. Muszę coś tutaj wziąć. To na pewno nie jest poprawne, ale na tym czasie ciężko coś wymyśleć. Ciężko mi będzie doprowadzić te piony. No właśnie, tak czułem, że takie posunięcie może nastąpić, niestety. Wybić muszę. Sytuacja ciężka, bardzo. Uciekać skoczkiem. Niestety, nawet nie mogę się dostać tam, co jest. Trudne. Co jest trudne. 4. On mi bije. I w zasadzie po zawodach damy szacha. Bo te skoczki się tutaj zawsze łączą. No właśnie. Skoczki się tutaj łączą. Jest trudno. Jeszcze spróbujemy jakiś pułapek. No czas niestety jest na jego korzyść. No tutaj grożą widły, ale to już jest właśnie trudne. Zaraz. Mam szacha. On musi iść tutaj. Ja gram tak. Mam cię. Tylko, że to nie jest jeszcze taka prosta wygrana. O, nawet nie wiem, czy to w ogóle jest wygrana. Idę królem. Ależ mi się tutaj porobiło. Damy nie szacha, tylko tu będziemy się pilnować, żeby tu trzymać pole C4. No to jeszcze jest bardzo trudna pozycja, ale warto grać do końca jednak. Co to jest? Minuta na zegarze. Co to za pozycja? No teoretycznie to chyba jest remis. Czarne muszą tutaj dokładnie grać, żeby zremisować, ale jak grać białymi, żeby to wygrać? Niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety. Czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety? No dobra, żarty żartami. Elektryczne gitary odkładamy na półkę. I teraz jak grać? Mało czasu. Idziemy do góry. Tutaj się królem gdzieś przestawimy. Tu muszę uważać na wymianę. Bardzo śliska sytuacja. Wieża A3. Zresztą mało czasu jest, więc co? Damy szacha i tu będzie opcja wymiany. I czy to jest wygrana? Bo tutaj tego skoczka chyba muszę wziąć. Muszę wziąć tego skoczka. Potem idę tu i tu. Kwestia, czy on mi nie wymieni tutaj tego piona. Bo jak będzie sytuacja wieża na skoczka, to pozycja będzie remisowa. Tu się spróbuję dostać. Ok. Próbujemy. Tylko, że jak pójdę tutaj, to on mi pionem będzie uciekał. To ja wtedy tak. On tak, a ja tak. Dobra. Ale muszę tak grać. Nie mam wyjścia. On pionem idzie, a ja pójdę sobie wieżą. Tak, pójdę wieżą. A nie. Do szacha. Wziąłem piona. Dobra. Jest spoko. Idę z powrotem. I gramy sobie tutaj. Tutaj teraz grożej. I teraz kwestia tempa. Kwestia tempa. Jedno tempo oddamy. Może tutaj, bo jak będzie tutaj opcja, to tak. Dobra. I teraz chyba mam taki ruch. Dobra, mam go. Mam go, bo tu biorę pionka. Jeszcze mogę dać za chwilę szacha. Tylko kwestia czasu. 30 sekund. Damy szacha. Tak, dokładnie. Żeby nie wpuścić skoczka. Tego skoczka spróbuję złapać. Może tak? Ach, mam 20 sekund. Mało czasu. Mało czasu. No właśnie, czas ucieka. Strasznie czas ucieka. Do góry. Skoczek będzie męczył jeszcze, nie?
Dobra. Jakieś tempo trzeba sobie znaleźć. Okej. On ma 7 sekund. Dobra, mamy go. Mamy mata. 6 sekund do końca, przeciwnik 5. Ale się udało. Rety, co to była za partia. Masakra. 4 błędy grube. No sprawdźmy sobie analizę. Sprawdźmy taką szybką analizę. No w ogóle wiadomo, te gambitowe tutaj chocki, klocki, to no to wiecie, to nie jest dobra opcja na pewno. Ale na zamieszanie, na zaskoczenie na pewno jakoś można było tu przeciwnika próbować. I wieża G3. No, czarne są lepsze. Piona więcej, maszyna liczy. Sprawdźmy tylko w takim kluczowym momencie, czy ja gdzieś mogłem dobrze zagrać. Hetman A5, skoczek. No to wygląda tak jeszcze dobrze. No to jest około remisówki. Tam podstawiłem oczywiście figurę, to wszyscy wiedzą, widzieli. Skoczek E4, wieża H6. No tak, tutaj zobaczcie, już duży plusik. Tu już wiedziałem, że jest dobrze. Odbiłem piona z dobrą pozycją. I skoczek E4 z powrotem. No tutaj się wszystko zgadzało. F3, skoczek F4 pokazuje, żeby grać maszyna. I potem G3. Te skoczki tu by świetnie stały. No można by było próbować faktycznie. Po tym zagraniu Hetman C2. Aha! Hetman C2 po prostu, żeby tu atakować. Ok, wieża E1, B6, skoczek. Plus 4. Gdzie ja zagrałem, żebym mógł wygrać szybko? No goniec, skoczek G5. Zaraz tu. Tu. Goniec E4, a jak wieża B8? Hetman A4. No taka taktyka, trzeba widzieć takie rzeczy. Tutaj wisi jeszcze. No tak, ale to wiecie, jak się ma dużo czasu, to na pewno się takie ruchy, mam nadzieję, powinno wymyśleć. No i tu podstawiłem, podstawiłem. No jestem, och, jak to mówią niektórzy, mistrzem z wychodzenia z wora. No to jest minus 8, totalna przegrana. Niczego dobrego tutaj nie mogło być. Jak już widzieliście, przeciwnik, no to jest przegrana tutaj. Oczywiście czarne kontrolują wszystko, ale jeszcze jakieś zamieszanie. Wziął piona, tak, wziął. No i tutaj odbiłem, tak, ale to nadal pozycja remisowa. Tak jak mówię, to jest pozycja remisowa. Tylko na sekundach, wiadomo, się czarne tutaj pomyliły. Skoczek B4 pewnie to jest zły ruch, tak, skoczek B4. Dalej już widzieliście. Dobra. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka partia z analizą, z przemyśleniami moimi na żywo coś dla Was zaprocentuje. Dzięki serdeczne. Na razie. Cześć.